Cześć, tutaj Damek Kopyra z blogu vlogkopyra.com. Jestem w ZUP-ie, czyli w zakładzie usług piwnych, który ma dzisiaj drugie urodziny, a tutaj piwo Cater z browaru Schaupiw. Pokażę wam może, jak piwo wygląda. O, tak wygląda. Dosyć mocno mętne. Piana dosyć skąpa, szybko opada. Zobaczymy, co jest dalej. Aromat bardzo dobry, amerykański miel. No, owoce tropikalne, czyli standard. Piwo jest trochę za zimne. Nisko wysycone. Sporo, wydaje mi się, estrów z fermentacji owocowych. Co nie jest jakimś wielkim problemem oczywiście. Generalnie piwo bardzo przyjemne, tylko za zimne. Goryczka jak na India Pale Ale, średnia. Ale za to krótka, niezalegająca. Bardzo dobre piwo. Ale zdecydowanie brakuje goryczki. No jednak nie da się tego ukryć. Brakuje goryczki. Natomiast nie czuję jakichś wad, tak? Browar kontraktowy Schaupiw miał problemy z czarnym dyńcem. Tutaj żadnych problemów nie ma. Nie ma żadnych nut wad, które by można, do czego można by się przyczepić. Jest czysty aromat mielowy. Jest dobry smak, średnia goryczka, wypadałoby trochę ogrzać, no ale już nie będziemy przedłużać. Za Schaupiw i za ZUP z okazji drugich urodzin.